KFD.pl przedstawia aerobiczna szóstka Wajdera. Siema, witajcie w kolejnym tutorialu KFD.pl. Dziś przedstawiamy Wam aerobiczną szóstkę Wajdera. Poprawne wykonanie ćwiczenia przedstawi Wam Łukasz, licencjonowany instruktor kulturystyki i fitness. Witaj Marcin. Cześć. Cześć, jestem Łukasz, jestem licencjonowanym instruktorem kulturystyki i fitness. Pracuję w Białymstoku, w fitness klubie Maniac Gym. Zaprezentuję Wam dzisiaj aerobiczną szóstkę Wajdera. Ćwiczenie numer 1. Leżymy na płaskim podłożu, ręce wzdłuż tułowia. Unosimy na zmianę jedną nogę tak, aby w kolanie i biodrze zachować kąt 90 stopni. Jednocześnie unosząc barki tak, aby nie odrywać tułowia od podłoża. Wytrzymujemy w tej pozycji około 3 sekund, zachowując maksymalne napięcie mięśni. Możemy objąć dłońmi kolana, ale nie przytrzymujemy ich. Ćwiczenie numer 2. W tym ćwiczeniu unosimy jednocześnie obie nogi, przytrzymujemy około 3 sekund. Ćwiczenie numer 3. Ćwiczenie wykonujemy analogicznie do pierwszego, z tym, że splatamy ręce na karku. Ćwiczenie numer 4. Ćwiczenie wykonujemy analogicznie do drugiego, z tym, że splatamy ręce na karku. Ćwiczenie numer 5. W tym ćwiczeniu unosimy część barkową tułowia i utrzymując napięcie mięśni brzucha robimy nożyce. Ręce splatamy na karku. Ćwiczenie numer 6. W tym ćwiczeniu unosimy jednocześnie część barkową tułowia i obie wyprostowane nogi. Przytrzymujemy 3 sekundy. Więcej informacji znajdziesz na naszych stronach kfd.pl. Pomyśl o zdrowiu. Postaw na odżywki. Postaw na suplement.